Siema, siema, jestem Rajudzip, to jest koniec z naszej serii Podwórko, koniec ty ze mną jest Krzysztof, cześć! Siema, siema! Siemanko, siemanko, dzięki Kula za followa i witam również was na Twitchu, tutaj na czacie zgromadzonych wszystkich. Jeżeli też chcecie być z nami poniedziałek, od poniedziałku do piątku, od godziny 16 do 22, zapraszam na stream, to właśnie Kotek poleci sobie nasz, tutaj, śliczny Ursus. O, tu leży, patrz! Jezu! Patrz, wywalony jajo ma kot, leży se. Trzeba zrobić ci zdjęcie, cześć, stój tak. Normalnie wyszło fajne. Oj, wstał! Dobra, trudno. Wstał. Stary wstał, dobra. Słuchajcie, dzisiaj odcinek fajny, bo mamy grudzień, odcinek sprzedażowy. Taki bardzo... Wiem, że miałem go nie nagrywać, ale uznałem, że... jest tyle ważne, że się wam po prostu przyda update informacji, coś i tak dalej z kasą. Bo kasy mam jak na razie, patrzcie, 75 tysięcy. Sprzedaże poszły konkretne, bo sprzedałem jajka w listopadzie, kiedy była najlepsza cena. 40 tysięcy za jajka poszło, no i reszta za mleko przyszła po prostu, nie kasa. Także spoko. Dobra, Krzyku, powiedz, co dzisiaj robimy może. Ty zacznij prowadzić odcinek. Ja tak. Mam robota taka, że ja muszę najpierw się szklarnie zająć, bo ktoś tutaj się nie opiekuje o nim. Ktoś ma ją w tyłku, ktoś ten tutaj. Ja mam w tyłku, tak. No, masz ją w tyłku, ja muszę się opiekować, muszę wodę przywodzić, wszystko przywodzić. No, woda jest tylko... Woda jest ile? 147 litrów, nie? Także pasowo przywieźć właśnie, no to Krzyku dzisiaj tym się zajmie, no. To spoko. No teraz przejdę do tego, co ja będę robił. Dzisiaj ja wytnę dla was tutaj drzewka. Dlaczego? No bo tu będzie stała obora od wiosny, będziemy zaczynać z budową. Więc jak widzicie, tutaj nawet nic nie robiłem z tym, tylko to jest, wiecie, jakaś tam droga wyjeżdżana na chwilę. Tak samo tu widzicie, już to pole tanie uprawiane przez nas, już sobie rośnie chwastem, tutaj jakbyśmy trochę wypilili, a tu rośnie chwast, bo tego pola nie będzie. Tak samo będziemy też rozbierać ten płot cały, nie? Także też tu się trochę coś tam wydarzy, nie? Tego wszystkiego. Dobra, co dalej będziemy robić? Możesz powiedzieć? Ja dalej będę sprzedawać te paletki ze szklarni, bo ktoś się znowu nie zajął. Dobra, także cześć Adi, witam. Nagrałem odcinek jak coś ogólnie bliska, nie? Więc możecie tam przywitać z zupkami. No, więc Krzysiu dzisiaj też będzie ogarniał tu całą resztę z paletami. Tutaj pewnie te papryki, jajka oraz miód, bo tam też został, nie? Tam też jest parę palet miodu. Tak, dam trochę miodu, nie? Dokładnie, a ja dzisiaj zajmę też się wyważeniem pszenicy ogólnie z naszego silosu z Michałka. Pojedziemy sobie na tamte silosy, w których już jest kukurydza. Kukurydzę, pszenicę oraz ziemniaki załadujemy na pociąg i sprzedamy cię. Także naprawdę dzisiaj konkretna akcja. Tu trochęśmy też sobie lekutko nawozili gdzieś tam. Także super. No i słuchajcie, myślę, że dzisiaj, śmiało mogę to powiedzieć, że w końcu stanie akcja i czas na zakup nowego pola. Jakie pole to będzie, zobaczcie już dzisiaj, a raczej jakie dwa pola będą, bo mamy w planach dwa pola zakupić. No i na wiosnę będziemy mieli co robić po prostu, nie? Także super sprawa, ja to sobie już cofam. Ty, Krzychu, bierzesz MTT, tak? Dzisiaj? Tak. Dobra, Krzychu bierze MTT i dzisiaj Krzychu ma tamtą szczepę do właśnie do palec z wartoburtą, a ja dzisiaj tu właśnie zajmuję się wywozem pszenicy. Jęczmień staje cały dla nas, bo to idzie dla kurek, dlatego tutaj nic nie będę ruszał. Po prostu pszenica. Jest przepadnięcie do 10 nowa, także troszkę tutaj kursów narobimy sobie, ale myślę, że tak trzeba ogólnie pojeździć, co? Ja chyba sobie to żmikę powiększę, nie? Czekajcie, mogę to trochę dać wyżej? O! No i super. Wiem, że tak trochę już w biegu nie zrobiłem to, ale ta żmika ma super właśnie tu opcję z tym wysypywaniem, także sypiemy sobie, nie? Spoko też to właśnie, że ona sam tak się powoli sypie, więc nie ma tu jakby problemu za bardzo z tym, że gdzieś tam to leci powoli. Także mi się to podoba. Wiecie co, można zrobić na turkę teraz. Przyczepka sypana, no to ruszamy w drogę oczywiście. Jedziemy, jak mówię, na pociąg dzisiaj. I też tak właśnie mówiłem kiedyś, nie? Że będziemy na te pociągi gdzieś tylko wtedy... O, drzewka wytniemy, jak wrócimy. Tylko wtedy, kiedy będziemy większe jakieś tam... właśnie wielkości tam, czy no, ten więcej ton po prostu. No i uznam, że 50 ton to jest dosyć sporo, a wywoziłem 58 ton i dzisiaj, także naprawdę, naprawdę dużo tego dzisiaj pójdzie. No i co? Możecie już w sumie obstawiać w komentarzach, ile zarobimy za to wszystko. A, Krzychu tam coś sprzedaje, ale tam coś nie jest sprzymowane. A, bo ty wjeżdżasz... Czym ty wjeżdżasz? Nie, położyłem na przyczepę. A, okej, okej, dobra, spoko. No, także dziś fajnie, że tam coś sobie ogarniemy. Ja tutaj, wiecie, a ruch mam w ogóle włączony, zaraz włączę, jak będę na tym na stacji.
co 30 tysięcy zrobimy. No jakby było 200 koła na koncie, to super, bo ogólnie w planach jest około 80 tysięcy do 100 tysięcy, tak zobaczymy jak to pójdzie, na budowę właśnie obory, nie, na wiosnę. Także warto sobie gdzieś tam zachować trochę pieniędzy. Wiem, że też tam to pole pod torami, które chcę zakupić, kosztuje 76 tysięcy, także właściwie Krzychu sprzeda to, co mamy już, gdzieś tam ma te planty zabudowane, to właściwie od razu będzie można kupić pole, najważniejsze się z nim tam ogarnąć, no a my całą resztę będziemy zarabiać na kolejne poletko. Jakie to poletko? Zobaczcie za chwileczkę, bardzo bliżutko gospodarstwa, ale takie pole będzie potrzebne, naprawdę, takie pole tam się przyda, więc zobaczcie zaraz dokładnie co i jak. Jaka jest na pszenicę? Zaraz dokładnie ci powiem, wiesz, bo teraz nie mam tego cennika. Wiem, że jest taki najlepsza cena właśnie na pszenicę w grudniu i na pociągu ogólnie, także fajnie się tutaj trafiło, że jedziemy akurat na pociąg sobie teraz. Ale fajne jakieś takie cienie są, kurde, nie? Nie gra nawet na shaderach, bo na shaderach tak wyglądało. Tak wygląda szaro już, nie? Ale trochę wam też zamula to, nie? Dlatego tak... Dobra, zaraz sprzedamy wszystko, znaczy no, wysypiemy sobie to. Sprawdzimy sobie, ile mamy tego. O, to pole będziemy kupować. Tu jest hektarek i będziemy jeszcze kupować to pole, tylko 45. Tu jest 60 arów, ale trochę nam się dojdzie, bo połączymy sobie z tym poletkiem, nie? No, zobaczcie, wszystko będzie ogarnięte niedługo. Krzywko chyba jajka już wozisz, nie? No, ten, zaraz miód będę ładował, nie? Okej. Pszenica jest po aktualnie 1363 zł, nie? Gdzieś tam piki nawet są dobre, było 1200, teraz jest 1363, także super. Jak chodzi o kukurydzę, znaczy kukurydzę tak, to najlepsza cena byłaby w czerwcu, 1500. My dzisiaj jednak sprzedajemy za 1400, stówkę mniej, ja wiem, ale wolę nie ryzykować, może akurat będzie słabsza cena albo coś, nie wiadomo, nie? No i ziemniaczki, które tutaj mamy, też idą na osadzie, czyli 700 zł prawie za tonę, nie? A mamy ich te 45 tysięcy, także macie między ceny podane, zaraz zobaczycie jak to będzie wyglądać, jak będziemy sprzedawać, nie? Naprawdę, naprawdę szykuje się nam się dzisiaj porządny zarobek i fajna kaska, nie? Fan Rail Jeepie, pozdrawiam serdecznie, ale sam się pozdrawiasz pisząc na czacie, wiesz, bo to ludzie widzą i czytają, nie? O właśnie, skoro tak już jesteśmy tutaj przy tym czacie, to może zapytam właśnie was oglądających tego, ten odcinek, czy wy właśnie jak oglądacie odcinki, to patrzycie, zwracacie uwagę na czat, czy raczej macie to totalnie gdzieś i się z nim przejmujecie? Jak to was wygląda? Jak będzie czas rozsądnie, jak to będę nagrywać szpakowa, nie? Zresztą odcinki szpakowa będę przecież nie nagrywam na streamie, nie? Odcinki na streamie nagrywam tylko z kolonii, z naszego podwórka kolonisty. To jest na tym polega ta seria. A cała reszta odcinków i tak dalej, innych filmów jest nagrywana poza live'ami, nie? Wiecie co, wiesz, nie będę z wami nagrał Working Progress, nie? I z Jankusem, raczej średni pomysł, bo dużo osób by nas rozkojarzyło wtedy, nie? My i tak mamy swój plan odcinka rozpisany krok po kroku, co mamy mówić, nie? Także no. Ja patrzę, czasami są śmieszne rzeczy. No, czasami jak coś się wydarzy, nie? To tam ludzie piszą. O, Krzychu tam był gdzieś. Zaraz zobaczymy, Krzycha, my też zawidziemy na kółeczko. Pojedziemy może teraz asfaltem właśnie tędy. Bo tamten naokoło też można iść, ale... Może tak pojedziemy sobie też tamtędy, nie? O, w dupę zapomniałem. O czym? Muzyka. Dobra, ten film jest zdemonetyzowany. Chyba. Trudno się mówi. Świetnie. Świetnie. W ogóle zapomniałem, nie? O tym. A ile to ci ktoś nagrało? 9 minut. No to trochę sporo, no. No to... Trudno, to dzisiaj będzie bez tego już, nie? Teraz... Nie, no zapomniałem w ogóle Spotify'u. Całkowicie. Niechaj się sypie. Po prostu miał odcinki sprzedażowe, nigdy nie robił jakichś dużo wyświetleń, więc ten pozwolił się zrobić 20 tysięcy. Tak. To jest standard, nie? Odcinek, który nie zarabia, robi największe wiusy, nie? A tak, który się starasz, wszystko, nie? 5, 4,5, może 5,5, 6. Jak ci się znudziło Czarnego Świata, to polecam wbić na Sportal. Masz ode mnie dwa świetlenia. Dzięki, farmingowiec. Dzięki serdeczne za taką informację. Zresztą sobie sprawdzimy, bo może potem, nie? Znaczy, wiesz co, ogólnie jakby mi się to nie znudziło, bo ono ma fajne kontrasty. Jest gito. A ja też używam sobie czasami shaderków, nie? O, a Krzychu wjeżdża. Chyba ta. Jedzie Krzychu. Ty wiesz, że mogłeś to na dwa razy pojechać, nie? Nic by się nie stało. Tam. Boże święty. Raz to porządnie trzeba dać.
Matka boska. Wszystko, tak? Papryki, jajka i te. I miodu, no. Okay. Przypływ gotówki. Ja, ej, w sumie jak spojrzysz z tym, 60 tam po tą wodę, nie? No, no, no. To możesz sobie burty założyć i pomagać pszenicy wozić, nie? No. No to jest spoko. Oporowa całodobowa, no krzyku to widać, że oporowa leci, nie? A, miałem włączyć ruch uliczny. Także za chwilkę. Leci kasa. Ty sprawdzisz tam na targu tam, tak? Na środku. Tam na pasce zepnij, jak coś, nie? Wiem, wiem. Za chwilkę, ej, no kurde. Cześć, mieliśmy 75 tysięcy, wiesz co, ja nie będę hasłał teraz nic. Spoko, no 12 koła, nie? Ponad wpadło. Tak, no jeszcze nie będę... muszę cofnąć do ten papryki. Okej, okay. Nic nie będę sprzedawał teraz w sumie i dopiero ten. Sprzedam, znaczy ogólnie masz lepsze ceny te właśnie przy papryce, nie? Jak coś, ale to już chyba za późno. No to tylko na paprykę chyba, czy nie? Nie, na wszystko, tam wszystko idzie. To jest taki ogólny ten, nie? Skup. Aha. A tam tylko dwie palety z tej papryki, nie? Więc nie wiem, ile tam będzie kasy. Z 3 koła? O kurde. Dobra, prawie 6. Lekutko się pomyliłem. No ale fajnie, kaska wpada, mi się, nie, to oczywiście mega cieszy, bo możemy bardziej wpuść ten rozwój. No i co, nie? Ja to zaraz jeszcze, jak mówię, włączę ruch uliczny dla was, żeby tak nie było nudno. I już sobie Krzysio odpalam. Okej, okay, poszło. Lecy, lecy, lecy. Fajny MF, dziękuję serdecznie. Produkcja białego niedługo będzie się u was tam od hubach wydawane, także oczekujcie, bo no konkret produkcja, nie? Ej, czy ja widziałem znajdźkę? Ty, jak to jest ta znajdźka ostatnia? Czekaj, ja zapiszę gierkę. Jak to będzie ta znajdźka za 100 koła, to co robimy? O, jakie szczęście. Bałem się, że będzie 100 koła. Ogólnie nie chcę zbierać znajdziek wszystkich, tylko tak znaleźć ile się da, ale tak nie odbierając tych ostatnich, nie? Żeby nie było tych 100 tysięcy. Bo, no, to będzie za duży przypływ gotówki, nie? Gdzieś tam pewnie w przyszłości te 100 koła tam po prostu tylko na kawałek starczy, nie? Pola. Ale no. To masz 100k plus, proste. Znaczy, właśnie o tym mówię, że fajna rzecz, żebyśmy mieli 100k dodatkowo, ale trochę też takie nienaturalne, kiedy wiesz, my chcemy grać tutaj w miarę tak dosyć, w miarę realnie, oczywiście nie zachowując jakichś tam realnych standardów, ale w miarę tak się rozwijać realnie, w sensie gotówkę mieć, mieć swoją, zarobioną na, nie na znajdźkach, tylko na produktach, które robimy i tak dalej. I to trochę słabo właśnie, bo mieć te 100 koła tak za znajdźki, nie? Mam pytanie, polecieć jakąś klawę? Ja mam tutaj Razera Ornaty V2 i mega oddaję, nie? Fajna klawa, nieduże pieniądze nawet, a spoko jest, nie? Także sprawdź sobie. Ornata czy Ortana? Nie wiem, Ornata chyba. Ty już chcesz pojechać po wodę? No właśnie podczepiam beczuszkę, nie? A, okej. Trochę ty zakrętyś tam niebezpiecznie. Dobra, to pasuje. Okej, okay, to w sumie tak, ja, niech mi teraz będzie się sypała ta rzymika tam, a ja pójdę teraz, wam pokażę, jaki zrokę dzisiaj wycinamy i co robimy, tak? Bo mówię, chcę już sobie wyrobić tą glebę na dzisiaj. Znaczy na dzisiaj, chcę już zacząć tą glebę wyrabiać na zimę, żeby na wiosnę była już taka w miarę ogarnięta, wiecie, nie bawić się żadne krzaki i tak dalej, tylko wszystko, żeby było na sito. Okej. Okay. Niech się sypie, fajnie. Więc te szlaki lecą oczywiście do wywalenia. O, przepraszam bardzo. Krzyku gdzieś bigo zrobił, się odbija. Dobra. Tak jak mówię, wszystko leci na to pole, bo tu... Boże! Do remontu będzie. I to nie moja wina. Poszło w MTZ-a. Ale nie, tylko krzaki. Liście obtarły. Dobra, zaraz to zabiorę, czekajcie. Dobra. Cześć, stara, tu masz ci los. Okej, okay, tu krzaki szybko poszły. Dobra. O, też szybko poszło jakoś. Dziwnie. To pójdzie? Poszło, dobra. Poszło. Dobra, kolejne spadem jakby ogarniemy, nie? Na razie siadamy do tego, lecimy. No mamy na razie 95 tysięcy, nie? No ja mówię ci, Krzychu, jest potencjał na stan 200 koła na koncie, nie? Możliwe, nie? No, byłoby z nordy spoko, nie? A widziałeś, że te przyczepy nie mają hamulców? Hamulcy? I nie polecam zostawiać ich przyczep na górce? Okej, okay, dzięki za informację. Warto wiedzieć, nie? Okej, okay, dobra. Krzychu pojechał po ten, widzę już go. A, tą czwórkę tylko mam, zapomniałem. Mam pytanie, jaka może być przyczyna, że na rolnictwie precyzyjnym na jednym polu
mi pokazuje nieaktualne dane. Musicie po prostu wejść na to poletko, kliknąć na nie i po prostu zbadać próbki glebowe, nie? Bo przedawniają się po jakimś czasie. Ja chyba tutaj co 3 lata, chyba raz tylko je ogarniałem. Ej, choinki, ten, lampki mają. Powieszono lodziska, no tak, bo w sumie grudzień jest. No, więc ja tylko raz musiałem je badać, ale pewnie teraz w tym sezonie będę musiał znowu to robić, nie? Bo one się robią takie coraz bardziej szare, nie? No, aż się robią w końcu takie czarne, nie? Chyba tam na tym polu, także trzeba tam też wszystko ogarniać. Okej. Okay. Ty jak zbierasz znajdźki, całe te 100 od pierwszej i jedną dostajesz 100 tysięcy, to jest tych znajdziek 10 rodzajów, zbierasz wszystkie? Nie, ja zbieram tylko 9 znajdziek z każdego rodzaju, żeby nie dostawać tych 100 tysięcy, wiesz? Bo uważam, że to jest trochę zbyt szybki progres. Gdzieś tam przyszłość, oczywiście jak dla nas 100 koła to będzie taki coś, to super, nie? Bo na przykład dla nas teraz wydaje mi się 50 koła jest do zarobienia o tak, nie? Wiecie? Idzie fajnie sobie zarobić te 50 koła, tylko no trzeba po prostu się ogarnąć z tym, nie? A na przykład kiedyś zarobić 20 koła dla nas było ciężko, nie? Dlatego mówię, jak w przyszłości będzie mi tak, że 100 koła będziemy zarabiać sobie taką na luzie za jakieś tam jedno, za jakieś tam, nie wiem, za palety, no to jak będą znajdźki znalezione, to wiesz, to będziemy zbierać, nie? Bo też jakby nie było, nie szukam tych znajdziek. Ja po prostu robię tak, że mam te znajdźki gdzieś tam, widzicie teraz, o, znalazłem znajdźki, to sobie pójdę ją zbiorę, nie? I nic jakby więcej, nie? Nie, daj spokój z tym. No właśnie, Grzegorz, bo tu ludzie pytają Ursusa. I widzisz, chłopiec jednak nie ten. Nie przyjechał, nic nie awanturował się. Okres na zwrócenie minął, także chyba mu się podoba. Nieprawda. No jak nieprawda? Ty za niego dzwoniłeś, a zobacz, mam już grudzień, a chłop nie przyjechał. Żebyśmy sprzedawali tych w październiku. No bo dzwonił do mnie, że czasu nie będzie miał i nie zdąży. Ta, no. Teraz se gadaj. Chłopu się normalnie podoba, ciągnik, co ty chcesz. Pewnie, no i tak mam Ursusa. Pewnie źle dzisiaj. No ty masz Ursusa, taka kotka, nie? Nie, no 60. Aha, no tak. Wiesz co, homizacek to prawda, nie? Akurat jeżeli o to chodzi, to faktycznie nie pamiętam, gdzie są te znajdźki. Mimo, że sami ukrywałem, to faktycznie wszystkich nie pamiętam, nie? Właśnie, ja wiem tylko tyle. Ukrywam je w takich miejscach, gdzie warto, żeby gracze tam szukali, nie? I tyle. To nie jest nic jakby takiego specjalnego, nie? Krzychu, głowa do góry. Nie no, Krzychu, już chyba przyszedł tą żałobę po 16, nie? Czy jeszcze przechodzisz? Chyba już się skończyło, nie? Może więcej o tym opowiesz. Panie, czy Krzysiek, masz mikrofon włączony. Na CB Radio. zaraz. O. Nie ma go, no nie ma, chłop gdzieś lata. Czy będę budował większy kurnik? Nie, chyba nie, wiesz. Kur są dla mnie takim na razie zwierzęciem takim gdzieś tam na doczepkę, nie? Ja się bardziej chcę utrzymać właśnie ze zbóż, a jednak znaczy inaczej. Może kurki dają sporo kasy, ale bardziej bym gdzieś tam celował w młyn, nie? Chciałem... Ty, Krzychu, jak tam ci idzie to, bo ja też ciągle wywożę, a jeszcze mi zostało 3 przyczepy, nie? No dobrze, podbieram wodę z tego... Stawu? Z jeziora. Okej. Okay. Stawu. Pan Paweł, witam serdecznie. Kup drugi ciągnik, wyremontuj go. Za dużo tych remontów. Na razie ludziska starczy z remontami. Uwierzcie mi, nie? Teraz będziemy mieli większą robotę na głowie, będziemy budować oborę, nie? I jak zaczniemy budować w wiosnę, to myślę, że na lato skończymy, nie? Bo to jednak będzie dużo roboty z tą oborą, nie? Oj, zobaczcie zresztą, to wszystko się będzie tak działo, że... Masakracja będzie z tym, nie? Oby wszystko tylko fajnie wyszło. A, powinienem sobie to palić w sumie. Nie ma co. Wiecie, takie właśnie poletko sobie jest, ono tu nic nie robi, po prostu tyle, że jest. No ale niedługo tu, no coś się będzie działo, nie? Także o to się nie martwcie, naprawdę będziemy mocno działać. A, miałem drzewo znowu jakieś tam wycinać. A, to potem wytnę. Także no, obora będzie budowana. I raczej chyba będę budował etapami, nie? Dla was, bo tak raczej postawić po prostu klocka tak średnio. Więc mam jakiś taki pomysł, nie wiem, na jakieś 3 progresy, 4 progresy, nie? Więc gdzieś tam 4 odcinki można by tam machnąć właśnie z budowy, nie? Zawsze to dla was mile i ciekawie, jak coś się buduje, nie? A dla mnie to żadna różnica, bo w sumie oborę fajnie przygotowaną pod to, nie? Dobra, ruszamy. Lubelska Dolina. Coś ci się przypomina? Mam nadzieję, że Motcha będzie... Że na Motcha będzie któraś z tych przyczep. I autor doda te klocki pod koła. A, no, ale sereno się toczą tak strasznie? Nie, wydaje mi się, że to jest jakieś tak chyba nie bardzo się toczą, nie?
Ten irtrek to jest mega rzecz, właśnie bliska. Dawno wam o tym nie mówiłem, ale to co mam na głowie właśnie, to czyli wiecie, jak ja trzymam sobie rączki na kierownicy, a ruszam się głową, to to jest czujnik irtrek. Jak go się zaczepia, na przykład ja na rzepie mam zaczepione, na sławki. Pamiętajcie, że cały czas macie z niego linka w opisie, możecie wejść i jak wpiszecie kod Riot u sprzedawcy, to dostajecie cashback w wysokości 20 zł, nie? Także fajna rzecz, a jeśli na przykład macie suba na Twitchu, to macie cashback 30 zł, nie? Ale też, że jeżeli na przykład ktoś nie ma suba na Twitchu, a kupuje irtraka z kodem Riot, to tego suba też dostaje, nie? Na Twitchu. Także warto sobie sprawdzić aktualne ceny na właśnie na irtrak.pl i a może akurat wam się spodoba, zamówicie sobie i będziecie używać, bo naprawdę wiele osób kupiło. No ja na przykład mam tak, że jak gram na tym irtraku, to już właściwie gameplayu sobie nie wyobrażam bez tego, nie? Chyba że granie z trzeciej osoby, to jeszcze jako tako, nie? Ale tak normalnie to nie wyobrażam sobie inaczej tego. I to mówię wam naprawdę serio, bo czasami jest tak, że gdzieś tam po prostu jadę sobie w ciągniku i robię tak głową, nie? Mówię, a przecież nie mam irtraka złożonego, nie? Więc warto to sprawdzić i wy też to sprawdźcie, nie? Bo myślę, że fajna to jest opcja. A jeszcze warto dodać, że macie na tym, na tej stronce mój specjalny filmik do tego, jak kupić tego irtraka, gdzie go wpisać, te kody, wszystko tam jest napisane, fajny taki poradnik wytłumaczony, no i też oczywiście jak to jak to działa, nie? W sensie jak to się obsługuje, jak to się instaluje, jak to zamocować na sławki, więc naprawdę sprawdźcie sobie, nie? Po prostu, bo fajna opcja dla osób, które lubią grać bardzo realnie. No i co? I tak też jakby nie działa tylko w farmingu, a też i normalnie w ETS-ie, jakiś tam Formule 1 nawet działa, nie? Więc jak ktoś jest fanem symulatorów, to jak najbardziej spoko opcja. Dla was na czacie też jest fajna opcja, bo wy wpisujecie po prostu wyszynki irtrak i macie, a widzowie na YouTube muszą trochę zeskrolować w dół, ale też jakby jest tu łatwa dostępność, także sprawdzajcie. Sprawdzajcie, klikajcie, nie? Czy będą się cuki na streamach? Wiesz co? Dobre pytanie, nie? Gdzieś tam jakby się jakąś ekipę złapało, bo tam Libusz grał ze mną. No to można by złapać, nie? Jeszcze te cugi. Pchnąć, nie? Krzychu, ile tam tego już wozisz? Na trzecią beczkę, także nie zadbał o to, wiesz? Aha, dobra, ty, bo tam... wiesz co? Ja już chyba to wszystko jednak dowożę do końca. Bo tam będzie ci, no, nie wychodziło, nie? Do końca. A tam ile tego wchodzi? Tam jeszcze dużo tego jest? Nie wiem, okaże się. Aha, tak po prostu lejesz i lejesz, nie wiadomo ile tam tego jest. Bo to, ja tu non stop włożę ten, pszenicę jeszcze jeden kurs zrobię, nie? Ale spoko, dzisiaj mam 20 minut odcinka, także nie jest tak jeszcze totalnie źle. A jak mówię, odcinek sprzedażowy, więc znowu jakby warto gdzieś tam. Warto takie rzeczy też wam pokazywać, nie? O, tu budowa leci, zobaczcie. Cały czas, ja remontowałem budynki, hop dalej buduję do mnie. Może kiedyś go skończy, nie? Zobaczymy. Zobaczymy. Dobra, fajnie leci. Ej, a... na to powolone budowanie to jest mod? Czy to działa na każdym budynku? Jakie budowanie? A, na powolne budowanie. No, to ja wiem, czy to jest taki mod? To nie jest mod, nie? Znaczy to jest jakby mod, nie? Ale to tak jakby musi się bardzo ingerować. No w to co się dzieje, nie? Po prostu. Ja mam w fajny sposób to wszystko ogarnięty. I tyle, nie? Po prostu gdzieś tam zna się trochę tej gry i wie jak się korzystać z fajnych narzędzi, żeby to robić, nie? Ale zobaczcie zresztą. Myślę, że to wam się spodoba. Na kredycie chłop idzie i dlatego to długo buduje całą chałupę. A może i tak, nie? Drugi farmik już się buduje. No tak. Cześć Chińczyk, dzięki za followka. Może jak to oborę będziesz budował, to obok modelu kurnik albo kaczki, chociaż... Nie, wiesz co, raczej nie. Raczej chyba nie. Bagnus siemka. Raczej nie będę nic stawiać, bo ogólnie uważam, że kurniki są spoko, ale to raczej takie większe trzeba było kupować, wiesz. Te co mamy są... no na tyle... wystarczające, że raczej, wiesz, sypnie się ziarna i starczy, nie? Raz dziennie tylko zim sypie, nie? A tak to nic. Gry z Game Passem? No to chyba nie bardzo, wiesz, bo to masz jakby w plikach tych... chyba nie jest, to jest nie Steamowych, nie? Znaczy w sensie, na pewno masz jakiś dostęp do plików, ale nie mam pojęcia jak to działa, wiesz? Dobre pytanie w sumie. Ciekawe, że w ogóle ktoś gra farminga na Game Passie, nie? Chyba, że nie grasz farminga, tylko musisz w innej gierce.
Ja to się kursów tyle robię, że masakra. Ty, oho, w sumie, ty... i właśnie jest pełna beczki, już jest pełno szklania wody. Dobra, to w sumie, no nie wiem, raczej się nie będę prosił o to, żebyś tam jechał kolejny raz z tym, z wywozem. Mogłem sobie pojechać teraz z beczką wody, żeby też było trochę ciekawie na odcinku. No ale nic, mówię, ludzie. Odcinek sprzedażowy dzisiaj, także tak to wygląda. Dla osób, które czekają do końca, to pewnie też jesteś ciekawi, ile zarobimy pieniędzy, bo ja jestem strasznie ciekaw. I też chcę kupić w końcu pole, jedno i drugie. I potem, no ten rozwój pójdzie fajnie na pewno, nie? W tym kolejnym sezonie też nie będzie to trochę tak nudno. Czy coś w tym sezonie będzie powiększać jakieś pola? A będziemy powiększać, tak. Powiększałem przecież ten. To nasze przy chacie tam, za chatą, za oborą, nie? Za sodową właściwie. Także powiększamy. Dobra, czwóreczka wbijana i lecimy. A było już nagrywanie odcinek na ety? Kaspix właśnie teraz się nagrywa, nie? Na tych torach to prawie Władka pociąg sprzątnął. A to się nie dziwię, no. Tam jest tak, trzeba uważać się na ten pociąg. A ty jak prawie sprzątnął, skoro tam jedyne miejsce, gdzie nie ma tych rogatek, to jest na biogaz. A tak poza wszystko sacy. Ty, ale w sumie, Krzysiu, jakbyśmy mieli na przykład... znaleźć jakąś znajdźkę właśnie na tej mapce. Tutaj. Znajdźkę. No. Złapali jakąś znajdźkę, znaleźli. I zalibyśmy stokoła, to w sumie można by na przykład kupić właśnie młyn albo mleczarni, zrobić i tam ser, nie? No to. Zawsze byłby ciekawy w sumie. Ej, dobra, to jak znaleźć jakąś znajdźkę, to śmiało je zbierę, nie? Spoko, spoko. Tylko teraz jest pewnie tak ukryta, że ja nawet nie znajdę, nie? Ale jesteśmy dosyć blisko, nie? Bo prawie wszystkie mam znalezione, nie? Dobra. Krzychu, w sumie jakbyś mógł, to... zadzwoniłbyś na pociąg, zadzwonił tam? Na pociąg zadzwonić? No, że przyjechał, można, zamówiłbyś? Ja zaraz jadę z Apią szczepą. Nie. Tam się nasypiemy ze wszystkimi i będzie cacy, nie? Weź tam skosz do nich. Wiesz, ostatnio 8 tysięcy wiozę, nie? Mhm. Albo wygrałem w loterii, bez kitu Liburkę, nie? Można potraktować to jako po prostu totka, nie? Postawiłem totkę i wygrałem. No, w sumie tak, Liburkę, no. Nie mam tego, wiesz, papierów, żeby podpisać tutaj. Nie, to masz papiery, ale nie takie jak trzeba. No ja wiem, że mam żółte, ale potrzebuję niebieskich jeszcze. Już ci daję, już. O, masz. Jeszcze potrzebuję karty rodziny, wiesz? O. Nie no. Nagrywa się dalej? Tak, tak, o, tak. O, jak szybko, chłopie. Już przyjechał? Widziałeś? No. No nie. No co? Żartujesz chyba. A ty przejedziesz. Weź mi, odjedź mi do przodu. Nie, nie przejadę. Co tam mówisz? Bo nie słyszę, bo rogatki dźwięk ten wydają. Odjedź mi do przodu. Odjedź mi do tyłu może, co? Do przodu. Do tyłu. Do tyłu nie, bo jak to za bardzo powiesz, że to go cofnie, nie? I znowu... Cofaj, tak. Ja tam zaraz przyjadę i załaduję wszystko, co trzeba. Tylko tam właśnie jest problem taki, że nie wszystkie wagony będzie można załadować, nie? W sensie, mamy trzy rodzaje zbóż do sprzedaży i właśnie nie wiem, czy ziemniaki ładować tam na wagon sam w sobie, nie? Bo tam są takie dwa silosy jakby na zboże i jest tam taki jeden wagon, nie? I tam właśnie chyba ziemniaki załadujemy, nie? Daj mi miodu. Stary, jest mi ciągle lewany, nie? W ogóle my już mamy prawie 7 motogodzin przejechane na tym, znaczy no, w pracy, nie? Masajkiem, także coś tam to trochę działa, nie? Ty, a i po ile stoi siano? Bo byśmy mieli siano sprzedawać gdzieś teraz chyba. Krzychu, powiesz mi, po ile siano jest? Siano hajs? Nie wiem, po ile jest siano, poczekaj. No to zobacz. Ty, ty masz siano. Siano mówisz? No. 183 zł. Jest pik teraz, czy kiedy jest pik? W styczniu będziesz miał 189. Okej. Okay. No i pasuje, to dobra, to już myślałem, że... Zobacz, ja sobie przejeżdżam, bo Krzychu tutaj pilnuje. O, tam jest, możesz się cofać nim, cofaj. Otworzyło się? No gdzie otworzyło? Otworzyło się? Nie, no że, bo za blisko jesteś, nie? A, to nie ważne. Trzy wagony są chyba? Zaraz zobaczymy. Dobra. Wiesz co, w sumie Krzychu? Możesz sobie wziąć Masaya i rzucić mi na gospo, nie? No dobrze. Tak naprawdę, ja sobie siadam do RLK Cargo. Dobra, więc tak. No, teraz dam mu miodu. Aha, są trzy takie, no dobra. To tu pójdzie zbożówka pierwsza. Czyli tu pójdzie pszenica, nie? Dlatego zasypiłem sobie. Okej. Okay. Pszenica.
Ej, trochę tej pszenicy tu jest, Krzysiu, powiem ci. Ty. Coś mi zablokował przejazd. Zara, cały wagon będzie pszenicy, czaisz? Czaję. No, może nie cały, ale dużo jest, nie? Tu chyba sypnę teraz ziemniaki, wiecie? Wiem, jak to wygląda, ludzie. Wiem, jak to działa w farmingu, będzie jakieś taśmy, nie? Ziemniaki. Potato. 45 koła, nie? Sypie się ziemniaki. Okej. Okay. Odejdźmy jeszcze kawałeczek i tu teraz będę mógł chyba... Czekać troszeczkę. Nie wiem, czy to będzie widać. No, pasuje i kukurudza jeszcze. Dobra, Krzychu, obstawi ile będzie kaski, nie? Cześć, Artur, ja dzisiaj 23 się streamuję, wiesz? Nie wiem, dużo pewnie. Dobra. Pytanko, czy będzie 200 kawa na koncie bliska? Dajcie znać. Ja to sobie właśnie jadę pociągiem. Ja obstawiam, że nie. Ja obstawiam, że nie. O, to właśnie te po ziemniakach kupiłem właśnie to poletkę dzisiaj, nie? Jak się wszystko fajnie uda. Znaczy już uda się na pewno, bo to właśnie polec dla mnie priorytetem, nie? Dzisiaj. Fajnie to poletkę lecą sobie. No i dobra, zobaczymy. Proszę, 200 koła na koncie, będzie tak super, będzie na oborę, na pola i na wszystko, nie? I? Tak jest, sprzedajemy. 234 tysiące! Ja cię chwyca! 137 tysięcy tu zarobiliśmy? Nie no, stary! Jest Kongo! Jest Kongo! Boże, jakie pieniądze na tej kolonii, widzicie czego? Do, w końcu się dorabiamy, w końcu! Odkuliśmy się od bidy, szósty sezon jest, ale my się dopiero odbijamy, nie? Rekord, no! Rekord! Nie no, chodziło o Aksana, to 200 koła na koncie, nie? Bo 775 tysięcy mieliśmy wcześniej. Szybka matematyka. Kalkulator. 234 minus 75. 159 tysięcy. Także pasuje. Dobra. To co w takim razie? Kupujemy te poletka, nie? Słuchajcie, pierwsza poletka, którą kupujemy, to jest to. Tak? Kupujemy je. Cyk. I kupujemy też to poletko za 49 tysięcy. Okej. Okay. Pasuje. 108 jeszcze koła na koncie mamy. Stary. Akuratnie na oborę będzie. I na jakieś tam pierdółki do tego. Dobra, to co? Słuchajcie, ja to jeszcze co pójdę. Krzywo, bierz piwo i idziemy wyciąć drzewa. Dawaj. Mamy akurat 33 minuty odcinka. Łapnę to drzewko malutkie, wezmę to duże, tutaj ogarnę. A te tu trzy, te wszystkie? Tak, te trzy to są, no. Spoko. Oż, poleciało. Po złości. A to nasze pole teraz jest, wiesz, o to. Co ty gadasz? No jak? No to eleganckie pole będzie. No fajnie, fajnie. Dobra. Ścinte. Skocacy. No, pójdzie to leci. O, poleciało. Dobra, to są bliska. Słuchajcie, dziękuję wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że się ten odcinek spodobał, że wpadniecie na kolejne. No i co, chyba kolejne to będzie już taka bez kitu przygotowanie podbudowy, jakieś pierwsze nawozopryski i chyba uprawa tamtych pól też, nie? Po zasiew. Tak, Krzysztof, dobrze mówisz, no. Na całe szczęście. Zarobiliście, że mam takie wsparcie w sobie. Sorry, bo... Jasne. Tak, zgadza się. Stawcie łapkę w górę, widzowie. Stoi palec w nosie, dłubie. Dobra. Dziękuję za uwagę, bliska. Wpadać na kolejne odcinki, wpadać na Twitcha, do mnie, do Krzysia. Dzięki za stream, też, a to za chwilę. Dzięki za wszystko. Na razie, trzymaj się, cześć. Pozdrawiam serdecznie, pa pa. Pa pa!